Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć Ci o czosnku. O wielu zastosowaniach tego czosnku, o tym, jak bardzo jest pożyteczny. Podam Ci kilka przepisów, gdzie możesz go stosować. Przepisów na schorzenia, choroby, które prawdopodobnie nie są Ci znane. Na koniec podam przepis na tybetańską nalewkę. Czosnek znany jest już od wielu tysięcy lat, pochodzi z Azji Środkowo-Wschodniej. Już ponad 6 tysięcy lat temu rozprzestrzenił się na cały ówczesny cywilizowany świat, niezwykle ceniony przez kapłanów egipskich, stosowany na prawie wszystkie choroby, szeroko używany w judaizmie. W średniowieczu dotarłem do Europy, również powszechnie stosowany, obecnie trochę mniej znany, natomiast szamani, zielarze często polecają go na różne schorzenia. Podam Ci kilka sposobów, jak go zastosować przy różnych schorzeniach. Na koniec przepisem na tybetańską nalewkę. Więc zacznijmy tak. Wszyscy wiedzą, że czosnek jest niezwykle pożyteczny przy przeziębieniu. W moim filmie 5 sposobów na przeziębienie znajdziesz troszeczkę zmieniony niż ten babciny przepis na mleko z czosnkiem. Natomiast długo się na przeziębieniu nie będę zatrzymywał, internet pełen jest materiałów na ten temat. Podam Ci jedną metodę, ale jako ciekawostkę. Nie polecam tej metody, to nie jest dobra metoda, nie stosuj jej, to jest tylko ciekawostka. Chociaż znam człowieka, który ją z powodzeniem stosuje, uważa, że doskonale przeziębienie jest w ten sposób usuwane. Natomiast jak zaznaczyłem, ja tego nie polecam. Dlaczego? Bo wiąże się z piciem alkoholu, tego polecać nie mogę, nie chcę. Natomiast ten człowiek, który pewnie oszukuje, twierdzi, że to doskonale działa. Bardzo prosty sposób, zresztą jak wszystkie sposoby z czosnkiem, one są wszystkie niezwykle proste. Wieczorem kieliszek wódki, ząbek czosnku, potem kieliszek wódki, ząbek czosnku, potem kieliszek wódki, ząbek czosnku, 3 kieliszki wódki, 3 ząbki czosnku, następnie dres, sweter, czapka, pod kołdrę, spać. Rano bardzo mocna kawa. Ten znajomy, pewnie oszukujący nas lekko, twierdzi, że przeziębienie mija, a przynajmniej bardzo się łagodzi. Nie wiem, nie próbuj. Podam Ci sposoby na zastosowania czosnku w innych chorobach. Być może ich nie znasz, nie są aż tak popularne. Czosnek już w starożytnych Indiach był polecany przy chorobach serca i krążenia. Zwykły, prosty znowu przepis. Czosnek ugotowany z oregano. Rozrzedza krew, obniża cholesterol, usuwa złogi, bardzo pomaga w kłopotach z krążeniem, bardzo pomaga w chorobach serca. Nie jest to oczywiście leczenie, natomiast leczenie musi być prowadzone przez lekarza. Natomiast pomaga lekarzowi w tym leczeniu, jest niezwykle pomocny. Następna sprawa. Prozaiczny ból głowy. Ból głowy, 3 krople soku z czosnku wpuszczone do dziurki od nosa. Jeżeli boli się z lewej strony, to z lewej strony. Jeżeli cała głowa, to do 2 dziurek od nosa. Ból głowy przechodzi. Zwykłe, proste. Opryszczka. Opryszczka, krosty, nawet trądzik. Znowu bardzo prosty sposób. Czosnek trzeba rozdusić, zmieszać z miodem i nakładać. Może nie polecam tego w dzień, kiedy chodzisz między ludźmi, natomiast jeżeli zrobisz to wieczorem, na pewno pomoże. Mało kto wie, że czosnek również jest bardzo pomocny w astmie. Nie leczy astmy, z astmą również trzeba się udać do lekarza, natomiast łagodzi objawy tych napadów, tych ataków astmy. I tutaj liście czosnku. Liście czosnku ugotowane. Gotowane liście czosnku, zobaczysz, jak mocno, jeżeli masz to astmę, złagodzą napady astmy. Całkiem prozaiczna sprawa, czyli zatwardzenie. Łyżeczka soku z czosnku ze szklanką mleka. Natychmiast pomaga. Czosnek działa również moczopędnie. Czarne oliwki rozgniecione z czosnkiem
łyżkę, dwie zjedz. Działa moczopędnie. Zamiast brać jakieś leki drogie, poza tym nie wiem, czy zawsze tak działają całkiem bez skutków ubocznych, taka prosta metoda. Czosnek ogólnie działa antybakteryjnie, więc profilaktycznie jedzony czosnek też zapobiega różnym chorobom, ma dużo antyoksydantów, jest pomocny również w zwalczaniu pasożytów. Taki zwykły jedzony czosnek. Chociaż nie sądzę, żeby w tych czasach jakieś pasożyty jeszcze się do nas przypałętywały, ale wszystko może się zdarzyć. Pamiętaj, czosnek te pasożyty skutecznie przegoni. Jak jeszcze można go zastosować? Wiele, wiele metod, wiele sposobów. Wszystkich ci dzisiaj na pewno nie opowiem. Nadciśnienie. Nadciśnienie również jest leczone czosnkiem. Przy reumatyzmie jedzony czosnek pomaga. Pomaga, ponieważ zawiera inhibitory substancji, które wywołują stany zapalne. Wydzielają się substancje, czosnek również zawiera takie substancje, które zapobiegają zapaleniu, a więc w znacznym stopniu zapobiegają bólom reumatycznych. Czosnek też ma właściwości odkażające. Był powszechnie stosowany w czasie I wojny światowej. Wtedy używano soku z czosnku jako okłady. Bardziej polecane jest tym rozcieńczenie tego soku. 1/4 soku z czosnku, 3/4 wody, tylko pamiętaj, żeby to była woda czysta, najlepiej destylowana. Bardzo dobrze działa antyseptycznie, zapobiega zakażeniu ran, zapobiega rozwijaniu się egzemy. Również też na egzemę zresztą też bardzo polecany jest ten czosnek rozgnieciony z miodem. Cóż, nalewka tybetańska. Przepis znaleziony w jednym z klasztorów tybetańskich. Też bardzo prosty, jak wszystko z czosnkiem. Trzeba rozgnieść czosnek około 250 gram i zalać 300 ml spirytusu. To musi postać 3 dni. Następnie 50 kropli na szklankę ciepłego mleka. Według Tybetańczyków picie tego codziennie wydłuża życie, zapewnia zdrowie, poprawia jasność umysłu. Czosnek a magia. Czy czosnek odstrasza wampiry? Nie, bo wampiry nie istnieją. Czy czosnek przynosi szczęście? Powiem ci tak, jeżeli bardzo w to wierzysz, to ci to szczęście przyniesie. Zachęcam do stosowania czosnku w celach leczniczych. Obejrzyj może też inne moje filmy. Dużo ciekawych porad. Podejmuję dużo spraw, które mogą ci zainteresować. Pamiętaj, że możesz zasubskrybować mój kanał. Wejdź może też na mój Instagram. Link znajdziesz pod filmem albo na stronie głównej. Tyle na dzisiaj. Dziękuję ci za uwagę. Mam nadzieję, że ci pomogłem, że w czymś się to przyda. Do zobaczenia.